Co przykrywa skażona Odra. Co takiego praktycznie przykrywa tej skażona Odra, jeśli chodzi o sytuację polityczną w kraju, problemy, które mają miejsce w kraju. No, ja nikogo nie podejrzewam, kto po prostu dokonał skażenia, natomiast niewątpliwie cała ta sytuacja powoduje, że pojawia się wrzask medialny, skoncentrowanie medialne wobec skażonej Odry, a inne tematy schodzą na bok. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mniejsze jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapie. Do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie taką analizę, komentarz. Jestem też ciekaw waszej opinii, co tak naprawdę przykrywa kwestia skażonej odry. Tak jak powiedziałem, ja jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek winić za odrę, tak? Na pewno gdzieś są winni, natomiast od tego są odpowiednie instytucje, służby, prokuratura, policja, ale nie wątpliwie cała ta sytuacja jest na rękę tutaj politykom, bo teraz praktycznie cała Polska żyje kwestią skażonej odry, pokazywane są martwe ryby, wypowiedzi, utarczki słowne i tak dalej, a wiele tematów zeszło na, na bok, tak, na przykład kwestia węgla. Cały czas po prostu temat braku węgla był numerem jeden jeśli chodzi o media, jeśli chodzi o serwisy informacyjne. Teraz praktycznie jakby o tym temacie kompletnie zapomniano, a w ogóle temat dotyczący COVID-u, tak, kto słyszał ostatnio o COVID-zie, że jest na przykład większa liczba osób zakażonych koronawirusem. No nie, nie słychać, tak? Oczywiście dalej COVID funkcjonuje, natomiast nikt nie słyszał o tym, bo media praktycznie na ten temat milczą. Cały czas żyją kwestią skażonej Odry. Pojawiają się informacje, tak, że po prostu premier powinien działać wcześniej, a że po prostu powinny być takie działania, że są wykonywane badania, jeśli chodzi o Odrę. Te próbki były wysyłane do Londynu, do Holandii. Przepychanie się po prostu odpowiedzialnością. I tak dalej. Nawet słyszałem te informacje, także że porównywano te śnięte ryby, które mają miejsce teraz z czasami, kiedy u władzy by na Tusk i że wtedy też były jakieś śnięte ryby w rzekach czy w jakichś po prostu stawach. No co roku są śnięte ryby, to jest oczywista sprawa, tak, no tylko pytanie jest na jaką skalę i od czego one po prostu umierają, te, te, te ryby, tak. A to tak by powiedzieć, że burze w tym roku wystąpiły przez tylko dlatego, że w danym roku partia rządzi, tak, no burze co co roku występują, to jest naturalna rzecz, natomiast to, co ma miejsce, jeśli chodzi o odry, to jest nienormalna sytuacja, to jest anormalna sytuacja, tak, to, to, to jest po prostu albo jakieś celowe skażenie, albo jakieś skażenie, które gdzie by musiał być czynnik ludzki, tak, albo celowe po prostu działanie, no w każdym razie jest to niepokojąca sytuacja, no, to mamy pierwszą kwestię węgla. tak? Cały czas po prostu był temat dotyczący węgla, braki jeśli chodzi o węgiel, dostawy węgla, dopłaty praktycznie jeśli chodzi o węgiel, braki jeśli chodzi o no, składy tak, z opałem, że tego węgla brakuje. Też po prostu przecież cały czas była kwestia dopłaty ze strony państwa. Ile tej dopłaty będzie, czy to będzie 3000 do tony, czy jakaś inna kwota. Dziwnym trafem praktycznie pojawiła się kwestia skażonej odry węgiel. Nie, nikt tym się nie zajmuje, tak? Po prostu ten temat szedł na dalszy plan. Nikt praktycznie o tym nie wspomina. Kolejna sprawa to kwestia inflacji i podwyżek, które mają miejsce w gospodarce. Tak, a więc po prostu bardzo niekorzystna sytuacja, jeśli chodzi o gospodarkę. Inflacja, która cały czas idzie do góry. No teraz chyba według tam po prostu GUS-u ona wykony, wy, wy, wynosi około 15-16%. Chyba zaraz będzie taka aktualizacja, tak? Bo oni to aktualizują w ujęciu 3 miesięcy, czyli we wrześniu będzie po prostu kolejne, będą kolejne dane, no ale jest niepokojąca sytuacja, tak, no bo ta inflacja wynosi kilkanaście procent, a na dobrą sprawę to my to otrzymujemy więcej w portfelach, tak, 20, nawet 30%. Procent. Kolejna sprawa to właśnie podwyżki, jeśli chodzi o energetyczne, tak, a więc jeśli chodzi o prąd, gaz, jakie to będą podwyżki, już teraz praktycznie pojawiły się informacje. Sam nawet robiłem takie filmiki na temat tego, że właśnie operatorzy energetyczni podnoszą, podniosą cenę, nawet wystąpili do Urzędu Regulacji energetyki, tak, o możliwość podniesienia tych cen, więc kto wie, czy jesienią nie nastąpią drastyczne podwyżki, a wiadomo, dzień się skraca tak? w sensie po prostu lato. Już dzień coraz krótszy, coraz więcej będziemy zużywać prądu. Jeżeli będą podwyżki, to odczujemy to bardzo szybko jeśli chodzi o rachunki. Kolejna sprawa to Systematyczne podnoszenie stóp procentowych, a więc to, co robi Rada Polityki Pieniężnej, tak, po to, żeby przeciwdziałać w jakiś sposób, jeśli chodzi o inflację. No, to jest jeden z niewielu instrumentów, który ma Rada Polityki Pieniężnej, ale to też jest katastrofa dla ludzi, którzy mają kredyt na mieszkania, tak. Dzisiaj praktycznie cała Polska żyje odrą skażoną, natomiast te stopy procentowe są systematycznie podnoszone. No i wiadomo, że raty za mieszkanie idą bardzo mocno do góry, tak, jeśli chodzi o ceny. Kolejna kwestia to brak cukru, tak. Niedawno był temat po prostu Braku cukru, potężne braki jeśli chodzi o gospodarkę, potężne braki jeśli chodzi o sklepy. A jeżeli po prostu pojawił się ten cukier, to cena zaraz była o 200-300% wyższa. A jeżeli po prostu pojawił się ten cukier, to zaraz były limity, że można było odkupić nie więcej niż 10 kilo. Nagle po prostu temat kompletnie zamilkł, nie było problemu. No, niektórzy też zwracają uwagę, że temat Odry pojawił się w momencie, kiedy po prostu politycy pojechali na wakacje, a więc. Politycy mają wolne od 1 sierpnia do połowy września 8-9 tygodni, i że praktycznie skażona odra to jest temat, który przykrył wszystkie dotychczasowe tematy, tak? I to też jest taki temat, który w dużym stopniu tutaj, tak, można powiedzieć, tutaj media cały czas o tym mówią, tak? Ale jakby, gdzie praktycznie wielu polityków się nie wypowiada, tylko ci politycy rządzący, a pozostali politycy, tak, albo wypowiadają się, jak są już na wakacjach, poprzez, poprzez telekonferencje, poprzez komunikatory, albo się w ogóle nie na ten temat. Kolejna sprawa bardzo ważna, a więc brak pieniędzy z Unii Europejskiej, a więc na fundusz odbudowy Polski w związku z koronawirusem w Polsce, sytuacją fatalną, jeśli chodzi o gospodarkę. E, a więc te pieniądze, które miały trafić do Polski, ile tam było tych pieniędzy? Chyba 770 miliardów złotych, tak? No a w każdym razie dziesiątki miliardów złotych, które miały trafić do Polski, nie trafiło nic ani złotówka, praktycznie. A mało tego Polska jeszcze musiała płacić kary finansowe, chyba jeszcze płaci, tak? E, kopania turów to już była kara, no to już po prostu. Po prostu to już zostało, zostało po prostu rozwiązane, ale były dalsze po prostu kary za izbę dyscyplinarną, chociaż ona została rozwiązana, tak? Zmieniono po prostu tutaj nazwę, no ale po prostu nie ma pieniędzy, jeśli chodzi o Unię Europejską dla Polski, tak, nie ma tych pieniędzy, a to są gigantyczne, kosmiczne pieniądze, które bardzo ważne są, jeśli chodzi o gospodarkę w praktycznie polskiej gospodarki. No i kolejna sprawa, bardzo temat świeży, nowy, a więc zarobki niektórych polityków PiS, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, tak, pojawiło się takie zestawienie, że tam jest po prostu kilkudziesięciu polityków, którzy naprawdę zarabiają bardzo sowite pieniądze, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, niektórzy mają po prostu pensje, czy pensje po prostu, czy w, w tym czasie, kiedy są w tych spółkach, to zarobili milionowe, milionowe po prostu pensje otrzymali, tak, czy, czy miliony na ich kontach wpłynęły, tak, z tytułu właśnie tutaj zarobków, pensji, no, z jednej strony Jarosław Kaczyński deklaruje, że tutaj do polityki się nie dzieje dla pieniędzy, z drugiej strony, będąc w spółce skarbu państwa, przez tam ileś miesięcy można było zarobić po prostu pieniądze liczone w milionach. No to są po prostu gigantyczne pieniądze. Tym bardziej jest to po prostu nawet przerażające w stosunku do tego, jakie pieniądze zarabia prezydent czy też premier Polski, no to w spółce Skarbu Państwa za ileś tam miesięcy zarobisz ponad milion złotych, a na przykład prezydent czy też premier przez rok pracy zarobi tam 200-300 tysięcy złotych, tak? To jest ogromna dysproporcja. Znaczy ja jestem daleki od tego, no to tak, no to trzeba od razu po prostu premierowi prezydentowi podnieść pensję. Nie o to chodzi, tylko po prostu taka to jest ogromna dysproporcja, jaki to jest ogromny dysonans. No i akurat kwestia dotycząca właśnie skażonej odry w niedługim czasie pojawiła się w momencie, kiedy pojawił się właśnie kwestia dotycząca właśnie zarobków, tak, ta lista jeśli chodzi o e, polityków e, PiSu właśnie w skarb, spółkach Skarbu Państwa, albo byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy już nie są po prostu e, posłami czy senatorami, a znajdują się właśnie w spółkach Skarbu Państwa. No więc dosyć kontrowersyjna e, sprawa, dosyć kontrowersyjna sprawa e, i te tematy wszystkie pojawiły się właśnie w tym czasie, w tym czasie po prostu, kiedy ma miejsce kwestia dotycząca skażonej Odry. Muszę powiedzieć, że było dla mnie troszeczkę to przerażające, a na tym powiedział w ten sposób obrzydliwe, jak na przykład tutaj premier Mateusz Morawiecki, tak były obchody święta Wojska Polskiego, no skądinąd bardzo ważne i tak dalej, istotne, ale zaraz potem, praktycznie trzy godziny później można było zobaczyć premiera Polski, zupełnie na drugim końcu Polski, bo tam był w Warszawie składał po prostu wieńce przed grobem nieznanego żołnierza, a trzy godziny później już był gdzieś na Śląsku, pewnie helikopterem przetransportował się i spotykał się ze strażakami, tak, i mówił tutaj, przekazywał jakiś sprzęt, czy po prostu takie zapewnienia. No właśnie, pytanie, czy rzeczywiście premier pojechał spotkać się ze strażakami? Po to, żeby te po prostu przekazać im sprzęt tak, jakieś informacje, czy to nie jest po prostu kampania, e, prowadzenie kampanii e, już tutaj wyborczej, to do czego praktycznie nawoływał tutaj e, e, prezes Prawa Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, tak? E, no więc, no, znaczy jest to brzydliwe jakby łączenie, tak? Łączenie tutaj po prostu tych dwóch aspektów, bo moim zdaniem, zdaniem, tak, kampania to powinna być po prostu być kampania, tak, że rozpoczyna się kampania, nie wiem 30 dni, politycy danej partii jeżdżą po kraju, robią obiad pod spotykają się z wyborcami, natomiast wykorzystywanie tak naprawdę mm. tutaj jakby pozycji bycia premierem, no oczywiście no nikt mu nie zarzuci, no może jechać po prostu w każdy rejon Polski, tak? Natomiast no dziwne było to, że akurat to było w tym czasie, kiedy po prostu premier pojechał, spotkał się ze strażakami, była kwestia Odry, pojechał właśnie w ten gdzie, gdzie jest praktycznie tam Dolnośląskie, gdzie po prostu był ten problem właśnie w związku z, z tą Odrą, spotykał się, no wyglądało to też tak, właśnie zresztą tutaj też jak była ta konwencja prawa spadliwości, no to Jarosław Kaczyński mówił o tym, że premier Morawiecki też ruszy w Polskę. Więc no to jest dosyć kontrowersyjne. Ja bym na przykład rządał, jeśli chodzi o Premiera jednoznaczna po prostu deklaracja. Jak jedzie na przykład jakąś podróż, czy to jest podróż w ramach pełnienia obowiązków premiera, czy to jest podróż po prostu w ramach kampanii wyborczej, także już w ten sposób przygotowuje się, czy swoją partię, jeśli chodzi o kolejne wybory. No więc tak wygląda sytuacja. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się.